Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Ekranizacje książek. Książki zmuszają cię, żebyś im dał coś w zamian. Wysilił wyobraźnię i inteligencję. Tymczasem film można oglądać, i to z przyjemnością, w stanie umysłowego lenistwa. Paul Auster. Witajcie w podcaście Polish with John. Jest to podcast dla was, dla osób, które uczą się języka polskiego. Podcast ukazuje się dzięki waszemu wsparciu. Dzięki wsparciu moich patronów na portalu Patreon. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. A jeżeli ty jeszcze nie jesteś moim patronem, to zapraszam cię do naszej społeczności fanów języka polskiego. Więcej informacji na końcu odcinka. Czytam sobie ostatnio Fundację Izaaka Asimowa. Czytałem ją już w liceum. Teraz do niej wróciłem ponownie, tym razem w oryginale. Po niej chyba sięgnę po Diunę Franka Herberta, którą też czytałem w szkolnych czasach. Pierwszą książkę zacząłem czytać, bo bardzo chciałem do niej wrócić. Drugą, bo akurat mówi się o drugiej części filmu, która nie tak dawno pojawiła się w kinach. Przy okazji obejrzałem sobie starą ekranizację Diuny w reżyserii Davida Lyncha. Ten film jest prawie tak stary jak ja. Porównując książkowe oryginały i ich ekranizacje, można zastanowić się, co jest lepsze. Jeżeli o mnie chodzi, to zgadzam się z cytowanym na początku Paulem Austerem, że książka to większe intelektualne wyzwanie, że trzeba włożyć wysiłek w lekturę. Jednocześnie przyjemność z tego jest dla mnie większa. Uwielbiam usiąść na kanapie z dobrą książką. Najlepiej, gdy w pokoju panuje półmrok i tylko lampka za mną daje światło potrzebne do czytania. Jednak dobry film to też ogromna przyjemność, choć, jak zauważył Auster, może wiązać się z umysłowym lenistwem. Książka ma to do siebie, że jej autor może opisać dużo więcej, niż da się zmieścić w filmie. Nie chodzi tu tylko o opisy przyrody, miejsc, przedmiotów. Te sprawy można pokazać obrazem. Jednak książka jest zwykle dłuższa, a więc można ukazać kilka poziomów fabuły. Oglądałem filmik na YouTubie, gdzie ktoś porównywał książkową i filmową wersję Diuny, pokazując, jak ta pierwsza jest rozbudowana, jak intrygujące są polityczne kombinacje nie tylko Harkonnenów, ale także Atrydów. Film natomiast pokazuje ich w prostszych, czarno-białych schematach. Naturalnie trudno jest przenieść kilkaset stron książki na ekran, nawet jeżeli film miałby trwać 3 albo 4 godziny. Ekranizacja jest ogromnym wyzwaniem. Może więc serial byłby lepszym rozwiązaniem? Twórcy serialu mają dużo więcej czasu na opowiedzenie oryginalnej historii. Tak jest choćby w przypadku Fundacji. Książkę zamieniono na serial, a nie na film. Asimow podzielił swoje dzieło na części dotyczące różnych kluczowych wydarzeń w historii tytułowej Fundacji. Każda z tych części może stanowić odcinek albo 2 serialu. Obejrzałem dopiero 4 odcinki i mam mieszane uczucia. Serial wizualnie jest świetnie zrobiony. Świat, który oglądamy, jest wciągający, pełen kolorów, wypełniony bogactwem miejsc. Od luksusowej stolicy Imperium po prostotę nowo założonej osady na dalekiej planecie Terminus. Co więcej, efekty specjalne nie zasłaniają fabuły, co ma często miejsce we współczesnym kinie. Ta fabuła jest dla mnie jednak trochę kłopotliwa. Twórcy filmów nie byliby sobą, gdyby nie zmienili czegoś w obrazie, który kręcą. Czasami zmiany są nieduże, kosmetyczne. Czasami celem jest uwspółcześnienie treści dzieła. Bywa, że przenosimy akcje z czasów historycznych do naszych, co znamy z ekranizacji np. Romea i Julii. Gorzej jednak, gdy filmowcy zmieniają to, co jest zasadnicze dla danej powieści. Takie wrażenie miałem np. oglądając Władcę Pierścieni, a jeszcze bardziej Hobbita. Peter Jackson zachował wiele z zewnętrznego wyglądu Śródziemia, ale utracił kilka głębszych, filozoficznych elementów. Podobnie jest z ekranizacją Diuny, która spłyca wątki polityczne, oraz z serialem Fundacja. Książka proponuje niezwykle ciekawą wersję historii, którą rządzi nauka zwana psychohistorią. Dziejów pojedynczego człowieka nie da się przewidzieć, dzieje ludzkości tak. Ludzie w ogromnych ilościach są jak cząsteczki powietrza czy wody. Nie wiemy, jak będzie się poruszać konkretna cząsteczka, ale możemy przewidzieć, gdzie będzie wiał wiatr i w jakim kierunku popłynie woda. W serialu jednak wydaje się, że działania jednostki są dużo bardziej istotne dla ogólnego, generalnego kierunku historii. Książka pokazuje, że jednostka może zaburzyć przyszłość, którą wyliczyliśmy matematycznie. Jest to jednak coś, czego przewidzieć się nie da i nie można uwzględnić w kalkulacjach. W serialu jest chyba odwrotnie. Działania jednostki, Salvor Hardin, wydają się być z góry przewidziane. Nie znam całego serialu, ale to, co widziałem, wydaje się przeczyć głównej idei książki. I choć serial ogląda się dobrze, to trochę szkoda, że jego twórcy odeszli od oryginalnej idei całej opowieści. Pytanie o to, co jest lepsze, film czy książka, pozostanie pytaniem bez jednoznacznej odpowiedzi. Jedni wybiorą film, inni książkę. Jeżeli jednak chodzi o ekranizację, to moim zdaniem książkowy oryginał jest zwykle lepszy. A jakie jest wasze zdanie? To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Transkrypcję znajdziecie na moim Patreonie za $1 miesięcznie. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy są ze mną na Patreonie. Moi patroni mogą spotykać się ze mną na specjalnym kanale na Telegramie, czy nawet na lekcjach języka polskiego na żywo. Szczegóły i progi są opisane, a linki zostawiam w opisie podcastu. Jeżeli podoba wam się ten podcast, to proszę was o pozytywne oceny tam, gdzie go słuchacie. Dzięki temu więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo i trzymam za was kciuki. Do usłyszenia.